Dzień dobry. W naszym programie jak zawsze dyskutujemy o tym, co dzieje się w Gorzowie, a dzisiaj rozmawiać będę w takim gronie. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus Gorzów. Dzień dobry. I Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Dzień dobry. Na początek, no myślę, że krótko chyba, że się będziecie mieli coś więcej do powiedzenia. Mamy nową radną, która uzupełniła skład naszej Rady Miasta. Aleksandra Sibińska-Szadna, można powiedzieć, kultywuje rodzinne tradycje. I nie tylko jednej rodziny. No właśnie, to jest taka bardzo rodzinna rada. Ma dwa nazwiska, więc bardzo znaczące, szczególnie kiedyś w Platformie Gorzowskiej. Życzymy pani radnej owocnych obrad, skuteczności, aktywności. Natomiast rzeczywiście rada nie pierwsza zresztą. Poprzednia rada, poprzednia kadencja też była dość rodzinna. No teraz mamy Milenę Surowiec, córkę przewodniczącego Roberta Surowca i mamy panią Sibińską Szadną, która, jak powiedzieliście, kultywuje rodzinne tradycje dwóch rodzin i Szadnych i Sibińskich. Nie, zresztą Tomasz Rafalski, to nie zapominajmy. Tak, oczywiście. No, zresztą tak jak wspomniałeś, to już od paru ładnych kadencji mamy takie rodzinne konekcje. Po raz pierwszy od początku kadencji Rada w końcu ma 25 radnych, bo przypomnijmy, że dopiero wakacje przyrzeczenie, ślubowanie złożył Krzysztof Kielec, który z objęciem mandatu czekał, aż straci funkcję prezesa strefy ekonomicznej. No więc sami dopiero teraz mamy 25. No ja mu się nie dziwię, no bycie prezesem, a bycie radnym to jednak dwie różne rzeczy. No dobrze, zobaczymy, co pani Aleksandra wniesie do Rady. Miejmy nadzieję, że tak jak zapowiadała, merytorykę i swoje jest doświadczenie. Jest prawniczką, więc tak. Może rzeczywiście tym doświadczeniem się podzieli. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, przejdźmy do innych gorących tematów i CEZIP, czyli Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Znowu było gorąco, a to ze względu na to, że uczniowie zastrajkowali z jakiegoś parę dni temu, ponieważ nie chcieli mieć zajęć na ulicy Okrzei, czyli w byłej budowlance, bo mieli zajęcia na Warszawskiej rok wcześniej i w tym roku ich tam przeniesiono. No i może zacznijmy od tego, co wy myślicie ogólnie o takim proteście, o tym, że uczniowie nie przychodzili na zajęcia. Znaczy ja absolutnie uważam, że jeżeli sytuacja jest niesprzyjająca, to protest społeczny jest jedną z form wyrażania swojego niezadowolenia i skoro akceptujemy to, że osoby dorosłe protestują, strajkują i upominają się o swoje prawa, to nie widzę powodu, dla którego uczniowie mieliby nie robić tego samego. Tym bardziej, że CEZIP zapowiadany jako takie nasze edukacyjne spełnienie marzeń, no okazuje się, że jednak tych marzeń nie spełni i nie jest uszyty na miarę naszych obecnych potrzeb. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy była promocja nieudanej kampanii Gorzów w sam raz, wtedy przyjechał pan z eskadry, który nam tłumaczył, że Gorzów będzie swoją markę opierał właśnie na edukacji, bo powstaje CEZIP, który no, te wszystkie nasze marzenia spełni. Ja się zastanawiam, gdzie się jakieś potknięcie rozpoczęło, skoro szkoła nie mieści wszystkich uczniów, których powinna pomieścić. Na samym początku się zaczęło. No tych potknięć było mnóstwo. Myśmy czekali, budynki przy ulicy Warszawskiej nie miały szczęścia do... Agnieszka, ale zanim to rozwiniemy za chwilę, to Jarkowi, co ty myślisz o tym, że młodzież jest... postanowiła nie przychodzić na zajęcia? Nie, no pełna zgoda z redaktorem Agnieszką, natomiast grzech pierworodny został popełniony. Bo gdy w czwartek rozmawialiśmy wspólnie z Sebastianem, z dyrektor CEZIP-u, to dowiedzieliśmy się, że tam jest 1534 uczniów, a szkoła była szykowana na 1000 osób. Tak, to jest ponad 50% więcej. Ktoś tych uczniów przyjął, tak, a szkoła była szykowana na 1000 z założeniem, że budynek B, czyli ten zabytkowy będzie, zabytkowy nieskończony, będzie zrobiony. On cały czas nie jest zrobiony, a więc jest problem i gdzieś tutaj jest błąd. Ja się w ogóle zastanawiam i to pytanie do miasta, dlaczego, skoro mamy problemy z umieszczeniem uczniów w szkole, dlaczego się robi się, przyjmuje to raz, a dwa, robi teraz poradnię pedagogiczno-psychologiczną. Ją można byłoby może wyremontować, ale najpierw tam zrobić klasy, tak? I gdy, tak jak dyrektor Łabuza mówiła, że przez 3, 4, 5 lat tłok będzie się zmniejszał, tak? Bo dopiero za 3 lata tak zwany pierwszy półtora rocznik odejdzie i będzie trochę luźniej w szkole,
to za 3, 4, 5 lat dopiero będzie luźniej w szkole i wtedy by można było tą poradnię robić i warunki wtedy dla uczniów byłyby dobre. Dobrze, to Jarek wspomniał właśnie o tym czwartkowym spotkaniu, było czwartkowe spotkanie z rodzicami niezadowolonych uczniów. No i okazało się, że trzeba będzie się trochę ścisnąć, ale uda się wszystkich uczniów na Warszawskiej mieć. Ścisnąć jak ścisnąć, z zabinkla będą lekcje. To... No bo będą musieli się ścisnąć, bo nie ma odpowiednich sal, no gdzieś tam znaleziono bodajże pięć. Ale te sale, jak dyrektor mówiła, zakręcają, tak? Tak, czyli... no jest to jednak budynek poszpitalny, a nie budowany jako szkolny. Będzie gdzieś ściągać. Tak, ale podobno jest jedna sala właśnie gimnastyczna przerobiona, gdzie jest są lustra, więc tam ściągać nie będzie. Podobno nauczyciele wszyscy chcą mieć tam zajęcia. A przynajmniej jak na szkołę marzeń, zbyt dużo według mnie tutaj jest problemów i coś przy projektowaniu i przy oddawaniu do użytku, tak jak powiedziałam, poszło nie tak. Chciałam przypomnieć również to, że szkoła miała być w założeniu jeszcze większa, bo mieli tam również uczyć się uczniowie zespołu szkół elektrycznych. To dopiero w późniejszej fazie szkoła doszła do wniosku, że chce zostać jednak na swoim obecnym miejscu. No tak, a sam elektryk to chyba ponad 1000 uczniów. Elektryk dokładnie uczniów. Tak, także wtedy to dopiero mielibyśmy problemy. Ja się troszeczkę zastanawiam... Ale w ramach przygotowania do zawodu to można lekcje na 3 zmiany zrobić. Oczywiście, tak. I może jeszcze nocki i niech już mają te zajęcia w halach magazynowych, w warsztatach. No to już będą mieć teraz w tych tak, halach. Tak, ja wiem, tak, dlatego to... do tego nawiązuję, że to jest zawsze jakieś takie rozwiązanie, zawsze to jest jakiś plan B. I trochę się boję, że za jakiś czas określenie po gorzowsku będzie synonimem jakiejś właśnie takiej wiecznej prowizorki albo właśnie takiego łatania czegoś, czego nie przemyśleliśmy. Trochę to smutne. I zastanowił mnie też taki mail, które otrzymaliśmy bodajże we czwartek również, to było pewnie przed tym spotkaniem z rodzicami od rzecznika prasowego Urzędu Miasta, który nie z gruszki, nie z pietruszki opisywał to, co dzieje się aktualnie w CEZiB-ie, w ogóle nie odnosząc się do protestu rodziców, tylko informował, jakie inwestycje zostały wykonane, jakie inwestycje będą wykonane w dalszym ciągu. Czy to była też reakcja na pytania dziennikarzy podczas sesji? Wyprzedzająca trochę. Nasze wątpliwości. No dobrze, bo tutaj mówisz o tym, że szkoła no, nie spełnia tych marzeń i faktycznie wydaje się, że o ile etapowanie przy remontach dróg się sprawdza, to etapowanie przy otwieraniu szkoły, absolutnie, bo najpierw otwierano warsztaty, hale, potem jeden budynek, czy drugi. A budynek B najwcześniej za 3 lata. Tak. Na żywym organizmie, jakim jest szkoła, to raczej to się nie, chyba o to chodzi, że to się nie spełnia. No jeszcze internat jest także budowany, tak? No przecież młodzież cały czas musi dojeżdżać, bo nie mogą. I trudno oczekiwać od młodych ludzi, że oni wykażą się cierpliwością, że za 3 lata coś będzie lepiej, skoro za 3 lata prawdopodobnie ich już nie będzie w tej szkole. Dokładnie z tym tak. Dojeżdża to odważna teza, bo no wyszynobus tak sobie czasami staje w polu. No dobrze, ale już jest lepiej, Jarku, już jest lepiej, nie słyszałeś? O tym pewnie na koniec porozmawiamy. Jarek. Twoje zdanie odnośnie ogólnie CEZiB-u. CEZiB, szkoła marzeń, a wychodzi trochę szkoła mem. No bo co jakiś czas mamy, prawda, jakieś wrzutki, co... No tak, i na razie nie ma jakichś widoków na to, żeby to jednak spełniało marzenia, ale to, co piękne rodzi się w bólach, to może za te 7-10 lat, tylko pytanie dlaczego, dopiero wtedy ta szkoła będzie szkołą marzeń, na razie nią nie jest na pewno. No za te parę lat już trzeba będzie zacząć pierwsze remonty robić. Ale no jest światełko w tunelu. Miasto chce dokończyć remont budynku B, chce poszukać pieniędzy w programie regionalnym. W kwietniu podobno będzie. Tak, tylko ja mam wątpliwość, czy te pieniądze będą, bo gdy rozmawialiśmy po wtorkowej sesji Rady Miasta z prezydentem Domagałą, to ona przyznawała, że około 20 milionów trzeba na ten budynek. A konkurs... To znaczy 20 milionów to miasto będzie chciało, bo z tego, co mówiła na tym spotkaniu, remont około 40-50 szacuje. Ale z konkursu na pieniądze unijne będzie można, ten konkurs będzie miał tylko 30 milionów. Czyli jeśli byśmy chcieli 20 wziąć, to jest 2/3. Nie wiem, czy tyle dostaniemy. Dlaczego nie? Mamy nową wiceprezydent, która podobno
takimi rzeczami ma się zajmować, czy pani Izabela Piotrowicz, więc no to jest pierwszy egzamin dla niej, żeby właśnie te pieniądze do Gorzowa ściągnąć i żeby ten CEZIP... Nie, no zakładam, że któryś egzamin, bo ten konkurs dopiero w kwietniu jest to nie czekajmy, żeby to pierwszy raz się sprawdziło. Okej, masz rację, niech także wcześniej się wykazuje pani prezydent. No w każdym razie liczymy na to, że ta sytuacja w CEZIBie na razie tak trochę prowizorycznie, ale jednak za te kilka lat faktycznie ten CEZIP będzie szkołą, którą Gorzów będzie musiał szczycić. A za rok przyjdą nowi uczniowie i powiedzą, kurczę, nam tutaj trochę zatłoczne jest, nie? No ale już część zacznie wchodzić, poza tym demografia także akurat jest po stronie CEZIB-u. No to przyjdzie 20 mniej, no. Dobrze. Porozmawiajmy sobie o tym za to, że o inwestycjach i o tym, jak miasto chce je realizować, no bo jak wiemy, no tak różnie z nimi bywa. Powstał nowy wydział, Wydział Planowania i Koordynacji Inwestycji, żeby planować i koordynować inwestycje. Czyli takie fajne mnożenie bytów. Tak, zacieram ręce, ponieważ całkiem niedawno w sumie rozmawialiśmy o tym, że no właśnie miasto postanowiło i prezydent postanowił usprawnić funkcjonowanie tej obsługi inwestycji. Właśnie po to powstała spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, żeby to rzeczywiście było wszystko sprawnie, szybko, kompetentnie, żeby było wiadomo, kto jest odpowiedzialny. No i teraz okazuje się, że jednak konieczny jest kolejny wydział. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze albo o stołki, a w zasadzie o stanowiska i myślę, że to jest taka... To jest pewnie pochodna koalicji, oczywiście, tak? Chciałam przypomnieć, że nie tylko w tej polityce rządowej, ogólnopolskiej mamy koalicję, ale my w naszej Radzie Miasta też mamy koalicję Klubu Radnych Prezydenckich i Koalicji Obywatelskiej. No i pewnie niesie to za sobą konieczność no właśnie produkowania kolejnych stanowisk do obsadzenia. Zwróćmy uwagę, że w OSIR-ze, Ośrodku Sportu i Rekreacji, był tylko dyrektor, teraz jest wicedyrektor. W Miejskim Centrum Kultury. Też tak będzie wicedyrektor. Przecież. Tam trzeba było zrobić miejsce na wiceprezydent. Mało tego, to też mnie trochę dziwi, są osoby, które z kolei dzierżą parę stanowisk i parę funkcji. To też jest według mnie takie znamienne, że pewnie prezydent w ten sposób próbuje wzmacniać tak zwanych swoich ludzi po to, żeby mieć większą siłę przebicia, być może właśnie takiego w rozmowach koalicyjnych. Ja tylko czekam, że to środowisko, ta grupa osób, która protestowała przeciwko wydatkom pieniędzy miejskich na ucięcie nazwy Wielkopolski, czy przymiotnika Wielkopolski w nazwie, zacznie protestować przeciwko wydawaniu pieniędzy na dodatkowe, nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt stołków. Tak? No dobrze, ale czy w ogóle ten wydział jest potrzebny? Tak, bo już wspomnieliśmy, jest GIM. No to tak jak nam tłumaczono, wydział ma planować, GIM ma realizować. No według mnie nie jest potrzebny. Jarek? No, też pełna zgoda. No. Czyli co? Brzytwę Okhama trzeba by było zastosować i usunąć się. A jeszcze ciekawostka, prawda, po tych wszystkich zmianach, bo wiemy, że w magistracie są zmiany, bo prezydent zresztą to zapowiedział po wyborach, inwestycje przeszły do pani wiceprezydent Małgorzaty Domagały. Tak, ciekawostka. No. Tak, chyba ktoś jej nie lubi, bo i edukację ma, i inwestycje. Najtrudniejsze. Najgorsze. I jeszcze sprawy społeczne, czyli tam ktoś, kto nie ma mieszkania, to do niej idzie, inwestycje też u niej. To, wszystkie tak. Gorące emocje będą się skupiały właśnie w tym gabinecie. Rzecznik prasowy będzie miał dużo roboty. Dobrze, porozmawiajmy sobie na koniec o rzeczy, no z jednej strony, no dobra, może bez żadnej, z jednej strony. Mamy powódź, czas powodziowy, miasto włączyło się w akcję pomagania, w urzędzie, w sali sesyjnej był punkt zbiórki, 5 czy 6 tirów z Gorzowa wyjechało do miejsc dotkniętych powodzią, no i niektórzy w mediach społecznościowych twierdzą, że miasto robi sobie PR na pomaganiu. Czy waszym zdaniem faktycznie tak jest, czy to jest trochę jednak dorabianie tej przysłowiowej mordy do akcji w sumie szczytnej? Trochę wydaje mi się, że robi, szczególnie w tym
dłuższym okresie. Tak? Trochę robi sobie PR, tak. Pierwszy odruch jest absolutnie zrozumiały i absolutnie ludzki i godzin podziwu, bo i mieszkańcy Gorzowa od razu oddolnie zareagowali, zaczęli organizować najróżniejsze zbiórki. Miasto udostępniło salę sesyjną po to, żeby było gdzie te wszystkie dary składować i to jest super sprawa. Ale gdy sesja się zbliżała, to magazyn zamknięto. Tak, ten magazyn trzeba było zamknąć, bo jest konieczna sesja. Natomiast już te ostatnie transporty z wodą szczególnie, to już budzą moje wątpliwości, bo to już jest taki moment, kiedy Dolny Śląsk potrzebuje przede wszystkim rąk do pracy, osuszaczy, nagrzewnic, a nie wody, którą się wiezie z Gorzowa kilkaset kilometrów, wydaje się paliwo. Być może to paliwo, które zjadły tiry, można było przeznaczyć właśnie na agregaty prądotwórcze, na najróżniejsze urządzenia, które tam na Dolnym Śląsku są konieczne właśnie po to, żeby już po powodzi pomagać mieszkańcom. Tam właśnie teraz nie woda jest potrzebna, a jeżeli woda, to być może lepiej było wysłać tam pieniądze, żeby wodę kupić na miejscu, bo jej nie brakowało butelkowanej ani w okolicach Wrocławia, ani w Kotlinie Kłodzkiej. To już właśnie te kolejne transporty, mam wrażenie, że one już były takie bardziej PR-owe. Mi się wydaje, że tak pół na pół tą akcję można ocenić, bo to, co Agnieszka mówi, to pewna zgoda, natomiast jeśli ta akcja miała wyzwolić w nas, Gorzowianach, jednak pokłady dobroci, to też dobrze, że na to zrobiła, tak? Natomiast no, te kwestie PR-owe jednak wyrównują tą całą akcję. Ale chciałam zaznaczyć, że akcja dobroci wywołała się sama. Tutaj nie Urząd Miasta, ani nie Pan Prezydent sprowokował dobroć Gorzowian. Gorzowianie są dobrzy z natury i mam wrażenie, że społecznicy, nie chciałabym tutaj żadnego nazwiska wymieniać, chociaż te nazwiska się od razu pojawiają w mojej głowie. Ludzie reagują natychmiast na takie sytuacje i dotyczące nas, ludzi w potrzebie dookoła, ale także właśnie w przypadku wszelkich możliwych katastrof, sytuacji takich podbramkowych, myślę, że my Gorzowianie, zresztą w ogóle my Polacy mamy coś takiego, że stawiamy się od razu w gotowości do pomagania. Mówię, ten pierwszy moment, kiedy została udostępniona sala sesyjna, super, natomiast już te kolejne transporty. Ale z drugiej strony to instytucje, urzędy mają większą możliwość takiej sprawniejszej pomocy niż społecznicy, więc będą mieli więcej miejsca, więcej znajomości pewnie do tego, żeby załatwić jakiś transport, a więc to też tak nie można. Tylko, że to właśnie zawsze rodzi takie pytania, czy to jest rzeczywista od serca pomoc, czy to jest chęć jednak zrobienia sobie. Pytanie, czy nie należałoby połączyć tych społeczników, ich zapału, ich możliwości nakręcania swoich znajomych i Gorzowian do pomagania z możliwościami miasta, tymi logistycznymi. I czy to koniecznie pan prezydent musi siadać za kierownicą tira i jechać na Dolny Śląsk? Mnie zaciekawił filmik, który miasto puściło, bo on był tak sprawnie zrobiony. Tam tylu radnych wystąpiło w tym filmiku. I tyle lokowań produktów, firm i osób. Ja też się zastanawiam, czy w ogóle potrzebny był taki napis ten, że Gorzów pomaga, no to i naklejamy Gorzów pomaga i wysyłamy pana z kamerką, żeby nagrał, jak już tyr jedzie, no to jest zagraniczne. Chciałem zauważyć, jak Gorzów Wielkopolski pomaga. Było wyraźnie. Proszę nie zapominać o tym. No, ale ja patrzę też na to. Ja patrzę też na to w ten sposób, że no w ten sposób, że poprzez taki film też jednak pokazuje mieszkańcom, że ta pomoc faktycznie trafia tam, gdzie miała trafić. A ja myślę, że te filmy to trochę nasza wina, bo myśmy się trochę śmiali z pana prezydenta przed wyborami, że uaktywnił się z filmikami w samej kampanii wyborczej. No to teraz pan prezydent pokazuje, że nieprawda, że cały czas te filmiki się pojawiają, one rzeczywiście są bardzo sprawne, tylko teraz pytanie, czy to robią, wiem jaka jest odpowiedź, czy to robią pracownicy Urzędu Miasta Wydziału Promocji i Informacji, czy to jest produkcja zewnętrzna, za którą miasto znowu musi płacić. No dobrze, w każdym razie miejmy nadzieję, że więcej takich konwojów Gorzów nie będzie musiał wysyłać. Tak, no, właśnie dlatego, że do takich kataklizmów nie będzie już dochodziło. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze. Nie ma nic o kolei? Nie spóźnia się już po wizycie pana wiceministra? Ze względu na powodzie trudno teraz w tych różnych zestawieniach odsiać te pociągi, które ze względu właśnie na powódź nie jeżdżą. Będziemy łaskawi. Tak. Zobaczymy ten nowy. Też się psuje. Ale jeździ. Jeździ i się psuje. Czy mnie ciekawi tak? Czyli normalnie. Czy jest tak, że maszyniści
potrafią obsługiwać ten szynobus, bo może jest tak, że on jest sprawny, a maszynista jakiś czynnik ludzki i nie potrafi czegoś włączyć i dlatego staje ten szynobus. Nie, no myślę, że jednak korzystając od czasu do czasu, z rzadka z kolei, mam nadzieję, że maszynista potrafi obsługiwać, bo to jest jednak podstawa, gdyby nie naszego bezpieczeństwa, tak. Także tego w ogóle nie biorę pod uwagę, no, że to są maszyny nieseryjne. Ale jak kupujesz nowego smartfona, potrafisz obsługiwać od początku, ja nie. No ale Jarek, maszynista, mam nadzieję, że jest wykształconym człowiekiem i że między innymi dlatego tyle czekaliśmy, że też musieli się nauczyć obsługi tych pojazdów. Czekamy na ten drugi. Teraz będę się uczyć drugiego. No, cały czas się uczą. No, jest, a tam nadzieję, będzie więcej drzwi do otwarcia. Jarek. Warto uczyć całe życie. Kończymy. Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska. Dziękuję. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus Gorzów. Dziękuję bardzo.